Guten Morgen, spazieren gegangen, mit Kauflanden, Bratwursten, kupuję. Słabo to widzę. Bratwurstów ani widu, ani słychu. Jest kobieca kiełbasa, może z nią przeeksperymentuję. Wziąłem sobie natomiast coś takiego. Mojito, zielone. Nie jest landrynkowy smak, ale mojito również moim ulubionym nie będzie. Ciekawostka, 64 U3 dla 4K za 99 zł. Powiem szczerze, dobra cena. Chyba wezmę testowo jedną. Tutaj raczej wurstów nie będzie. Nie podoba. Nie? Drobiowy i wieprzowy. Biała kiełbasa z szynki. Może to jako wurst będzie robiło. Albo takie. Wiesz, ale możesz na przykład, jak kupisz takie opakowanie, to możesz zrobić na dwa sposoby. Dwie wrzucić na głęboki olej, a dwie usmażyć. I zobaczysz, która ci bardziej smakuje. Bo chciałem cię poeksperymentować. Pomyślałam, że będziesz eksperymentował. Najwyżej cytryna będzie miała, wiesz, zapis jedzenia. Zachęcam. Na KSM-ie to wiedzą chłopaki, jak się zabawić. Gazetka i proszę bardzo. To i owo. Żeby to i owo i żeby nie zamarznąć. Kiełbasa biała, ale to jest taka wurstowa. Brawursty. Pizzeria Krystyna. Musieliśmy iść do bankomatu i blipem wypłacić pieniądze, bo niestety nie mają terminala do kart, a pani mi nie chciała dać na kreskę, że zaraz przyjadę i oddam. A Kassandra głodna jest okrutnie. A byłem tu ostatni raz ze 20 lat temu. I jestem ciekaw, co tam dzisiaj serwuje. Tak właśnie w latach 80. wyglądała pizza. I to się nazywało pizza. A to, co teraz dają, to nie wiadomo co było, bo nikt tego nie znał. Nikt tego nie znał. Jak pojechaliśmy na pierwszą pizzę w życiu z kolegami, pewnie już to opowiadałem 1000 razy, ale byłem 1001, do Pizzy Hut do Warszawy, to żeśmy wzięli trzy duże. I oczekiwaliśmy czegoś takiego. Jakież było nasze zdziwienie, jak wleciały trzy duże. Smacznego, Kassandra. Właśnie smakowało w latach 80., bo nikt nie paprał tego keczupem. Bez keczupu byłaby lepsza, faktycznie masz rację. Bo keczup nie jest z najwyższych lotów, ewidentnie. Tak to teraz wygląda. Róg sandomierskiej, pizza włoska i tradycyjna. Ciekaw jestem, czy ktoś, kto nie ma tego jako smaku młodości, by mu to smakowało. Kaszanka, jak myślisz? Dla mnie jest spoko. No dla mnie też jest spoko, bo jadłem coś takiego jako najlepszą rzecz raz w tygodniu z kolegami, żeśmy na pizzę chodzili. Ja z mamą. I to był cudowny dzień, jak takie coś mogłem zjeść i wyjątkowo mi smakowało, tylko ketchup kupowany w 200-litrowych butelkach nie bardzo się do tego nadaje. Tak więc jak będziecie u Krystyny, to samą pizzę. Naprawdę jest spoko. Jak ktoś nigdy nie jadł i jest młody, to może przetestować, czy jest okej. Kurnia, byłem święcie przekonany, że tu jest Aldi, a nie Spar. Ale może w Sparze też brawursty będą. धीरज दो हारे नहीं वो कभी दुख से तुम निर्बल को रक्षा दो रह पा इस पुलिसियों टासम मोजना तेज जात फिश टेमट कुर्चे विस्कोचुए मोचिविश्चे विश्लो नाम्ये जब ये पानोवे ज़ात्रमाली डॉक्यूमेंटे हाउपिए ज़ोस्तावे नो इ मोजना बिलो नॉर्मलिये बेस प्रॉब्लेमु पोडियेहाइ जात फिश निकोमु से क्रिव्डा ने स्टावा अग वेंस Wir sind etwas heißem Öl bei mittlerer Hitze braten. Kurwa. Wurst in etwas heißem Öl bei mittlerer Hitze braten. Jawohl. Na razie wurstów typowo niemieckich nie ma. Nie jest to jakaś jagnięcina z czymś tam, paróweczki. Kupiłem biała kiełbasa z szynki. Dwie szkoły są. Jedna to jest zrobienie na patelni, na oleju rozgrzanym, a druga to jest zrobienie we frytkownicy. I zrobię właśnie tak podwójnie. Zobaczymy, które lepiej wyjdą. Mut Invaser Hinterblatten trzeba zrobić tak, że to się w 200 ml wody rozmiesza i potem eine Minuten kochen lassen. I wtedy wychodzi Currywurst Hinterblatten, czy tam cokolwiek tam mówią.
Tak więc dzielę to wszystko na połowę. Połowa będzie dip olej, a połowa będzie patelnia. Bo w końcu jestem mistrzem patelni. Auskochen to znalazłem sobie, patrzcie, takie coś fajnego i tu miałem 200 ml. I to masz minutę potem gotować? Pachnie trochę jak ten ketchup curry. Und am einen Augenblick. Und an einem Augenblick. I w mgnieniu oka rzucam sobie tutaj kiełbaski na patelnię. Lałem olej. Pierwszy raz taki eksperyment robisz. Czy nie lepiej było tego na maśle zrobić? Kiełbasę na maśle? Nie sądzę, że... Pachnie jak u tych Niemców, ładnie. Bo to niemieckie jest, to musi być jak od Niemców. Tak wygląda dzisiejszy dystans przebyty drogą piechoty. Wygląda ładnie, ale kuchnię to trzeba będzie zburzyć i wybudować od nowa, coś czuję. Tak to wyszło w formie usmażonej. Na pewno to nie ma nic wspólnego z takimi bratwurstami niemieckimi, ale jest szansa, że do mnie dojadą oryginalne z NRF-u. I to się dopiero teraz, jak się zagotowało, to się zagęściło, bo tak to było strasznie rzadkie. No nie jest to jeszcze może bardzo gęste, ale... Ale pachnie. Pachnie? Jak w Niemczech. No i tam takie kiełbasy lubią. Lubisz, to jeszcze frytki by były konieczne, ale... Fakt... No nie, nie zjem. Ty zjesz frytki? Nie. No właśnie mnie też się nie chce. Tutaj biorę jeszcze na bezpośrednią konfrontację ten kury Gewurst ketchup extra hot mit der Bransonderen Hella Wurznung. No nie są to wursty niemieckie, no bezwzględnie nie są. Nawet powiem więcej, nie leżały nawet koło takie kiełbaski, ale prozaicznie przez ciebie znienawidzona biała wyszła chyba najfajniej z tym sosem. Taka lekka niemiecka przekąska, 2 kilo kiełbasy z ketchupem. Ja pierdzielę. Do tego kapusta i ziemniaki. Tak, do tego jeszcze kapusta powinna być, bo dawali nam kapustę. Tak, kapusta i ziemniaki. Sosik bezwzględnie smakuje tak jak ten niemiecki. A jeszcze tu kontrolnie użyję tego specyfiku, żeby sobie porównać. Pewnie mają takie... Inaczej smakuje. Niemiecka racja żywnościowa. Myślisz, że niemiecka racja z Bundeswehry byłaby z wurstami? A myślisz, że na czym? Jakie ostre. Podobno Otton III zalecał spożywanie wurstów z piwem. Tu akurat widzę, że ciemny. Chyba. Ewidentnie nie można go nazwać jasnym. Taka sytuacja na froncie. Güler. Szapek, masz ładny już akcent niemiecki. Vielen Dank. No, do takiego czegoś powinno być. Całkiem niezłe to piwo. Szkoda, że przeterminowane 2 tygodnie. Ale to chyba nie wpływa. Nie ma znaczenia w pewności. I to był kolejny odcinek z cyklu Przeżyj z YouTube'em.